Hejka, moi drodzy, z tej strony DSEO. Jest ze mną Andec, Maciek. Hejko, cześć. No i witamy w kolejnym odcinku do Tomb Raider Custom Secret Agent. Tak. Słuchajcie, powiem tak, byliśmy w czarnej D. Ale to tak, totalnie. Totalnie w czarnej, po prostu. To już poleciała tutaj taka akcja. No ja nie wiem, czy autor tego nie przewidział. Ja sobie w ogóle, Maciek, nad tym też myślałam wczoraj. No właśnie, tak doszłam, bo ludzie jeszcze nie wiedzą, o co chodzi, ale to się za chwilę wszystko rozwieje, wszystko słuchajcie. Wszystko się rozwieje. I ja powiem wam, co mi się wydaje i też dajcie znać, czy to ogrywaliście i czy... Powiedz mi, czy ty już wkładasz te rzeczy, czy jeszcze... Nie wkładaj, okay, daj mi się wypowiedzieć, bo pójdź, odlecisz, a to jest bez sensu. Powiedzmy dobrze, to tak, tylko. Tak, tak. Słuchajcie, no jak widzieliście, mówiliśmy zresztą o tym na poprzednim odcinku, że jakby zdobyliśmy te menzurki na tą wagę. Te esencje nasze, nie? Te esencje, ich było, potrzebowaliśmy tutaj do tego pomieszczenia 6. My żeśmy mieli 4. I kminiliśmy, co się odwaliło. No, wy słyszeliście, że zaczęliśmy kminić, że zużyliśmy przecież 2, wracając się do poprzedniego odcinka, do poprzedniego levelu. Tak. Więc jest to teoretycznie nielogiczne, bo przecież te esencje powinny być w takim razie do użycia w pierwszym levelu, zdobyte w pierwszym levelu, ale tak na dobrą sprawę, jak użyliśmy tych esencji tam, to nic się nie wydarzyło. Wydubaliśmy sobie krzyż, żeśmy użyli tych esencji na tych wagach i tyle. I dopiero zaczęliśmy pod tym kątem kminić i szukać na, słuchajcie, YouTubie, na review, na TRL, nikt, słuchajcie, nie wspomina o tym problemie. Nikt. Nikt, co byśmy przerażeni. Słuchajcie, komplet readme, wszystko czytałam. Ja, słuchajcie, oglądam YouTube'a i wszystkie nagrania na YouTubie po prostu wchodzą sobie w pierwszym levelu po ten krzyż, zabierają krzyż, olali, słuchajcie, wagi, te wagi se tam stoją i tyle! I nie używają tych wag, nie używają tych esencji. Ja mówię, Maciek, jesteśmy w czarnej dupie. Tak. Zużyliśmy esencję w miejscu, w którym nie powinniśmy. W ogóle pierwszy raz z czymś się takim spotykam. Ja mówię, wracamy się tam. I słuchajcie, poza nagraniem wróciliśmy się do tego pierwszego levelu. Czy da się je może zabrać z powrotem? Tak, nie tak. Da się, wiecie, od nowa robiliśmy czasówkę. Nie da się. Na szczęście miałam save'a. Tak. I słuchajcie, robiłam to na nowo i patrzcie, nie zużyłam, wzięłam ten krzyż, nie zużyłam tych 2 esencji tam i mamy ich, słuchajcie, tyle, tak, ile powinniśmy, 6. Tak, Deselko podesłała mi save'a, słuchajcie, bo ja swoje nadpisałem totalnie już wtedy. I bardzo was proszę, dajcie znać, czy wy to graliście, czy mieliście ten problem, bo ja, słuchajcie, nigdzie nie przeczytałam o tym, nigdzie. Teoretycznie, jakby się to robiło, my robiliśmy trochę to do dupy strony. Zakończyliśmy tam ten level, ale tak naprawdę go nie dokończyliśmy i poszliśmy do następnego, tak? Tak, ale to też właśnie autor, pamiętasz, jak było napisane, że ludzie napisali nawet na TRL-net, że nie, że custom jest, tak, że custom, no, jest liniowy i wiadomo, my to też zauważyliśmy, no bo robimy, okay, wszystko w swoim tempie. Ale gdybyśmy zdobyli ten klucz, nie klucz, krzyż w pierwszym odcinku, w pierwszym levelu, to ja myślę, żebyśmy zapomnieli o tych wagach i byśmy tam z tymi esencjami nie wrócili. No tak, tak. I a że myśmy się już tutaj jak główienko w przeręblu kręcili, to żeśmy się cofnęli i zobaczyliśmy, o, wagi, to se włożymy, nie? Tak, tak. Ale mi się wydaje, że to jest jakiś błąd autora, bo to jest niemożliwe. Błąd autora, bo te wszystkie, on może stworzył, wiecie, stworzył te wagi jako jakby przedmiot, jeden wzór. Który, przedmiot, wzór, w którym jeżeli nie ma esencji, to jakby wszystkie są do wkładania. Użytku. Tak. Tak mi się wydaje. Tak. Mi się tak wydaje. Że to jest przeoczenie i że ja nie wiem, że tylko my jesteśmy takie ćwoki, żeśmy kuźwa zepsuli to, no ja nie wiem. No bo słuchajcie, w tym momencie nie macie save'a i jesteście w dupie. No tak. Tak jak my. Jak to było? Na D chyba pierwsze, tak? A ty już jedziesz z tym? No jedziemy teraz. Dobra, możemy. Ja w ogóle wczoraj jeszcze montowałem ten nasz custom, ten odcinek wczorajszy. No ja miałam. Ja robiłem czasówkę i mówię, Desoko, co robisz? No ja już po czasówce jestem i wkładam właśnie esencję, nie? No. I ja mówię, okej, dobra. I ja, słuchaj, też to zrobiłem po tobie zaraz od razu, tak, nie? Tak, ale wiesz, co jest najlepsze, że nie odnotowaliśmy? Że się nic nie stało. Nic się nie... Tak, o to się rozchodzi. Dobra, pierwsze było D, co teraz? Później C. A czekaj, a co jest gdzie? Po drugiej stronie? Na drugą stronę, tak. Dobra, to idę. Później było na pewno L i X, ale co dalej? Bo to mamy ich 6. Sobie no zaraz to spróbujemy, po tym i już, no bo co? No to jest po prostu niesamowite, że jak można sobie tak zepsuć grę? Ale to jest niesamowite. Takie było, ale dalej mnie to dziwi, że custom no, nie jest nowe. I że jesteśmy w stanie po prostu zepsuć sobie, nie? Tak, i nikt o tym nie pisał. C, to jest potem było, po C było L chyba, tak? Tak. Dobra, idę tu. No to słuchaj, zostało nam albo V i 1. No to ja idę na V, a później 1 może, co? No czekaj, dopiero C wciskam. No ja idę po V, zobaczymy. Jak wyskoczą mi tutaj panowie, to znaczy, że jest od źle. Od razu alarm to będzie tak, że jest źle.
Dobra, potem było L. I co? Masz to? No, teraz robię ostatnie. Czekaj, gdzie jest, jest L? Też po drugiej stronie. Ja. Uwaga. No, otworzyło się. Po prostu się otworzyło. L. Aha, teraz po, czekaj, co było po L? X? Chyba X, tak? Po L, tak, X. Mhm. Dobra. Później naprzeciwko X masz V i na końcu jedynkę rzymską. A, i tu się ten klucz wydubuł, bo nie klucz, krzyż. Mhm. Dobra. Do V i do jedynki rzymskiej ostatnie, tak? Miss Croft, well done. The bridge over the Lys behind the Palace of Justice should be lowered now. A, okej. Okay. Tak, on jest teraz, tak jak przeczytałeś, właśnie obniżony, nie? Więc domyślam się, że my chyba w tym levelu... No tylko który to jest ten bridge? Bo ja nie wiem, który to jest ten bridge koło tego muzeum tu. To jest ten, który jest podniesiony tam, gdzie sobie robiliśmy skrót, że potem nie mogliśmy przejść przez ten most, pamiętasz? No dobra, no okej, teraz już wiem, bo ma cutscenkę, bo wiesz, dlaczego pytam? No. Bo spojrzałam za okno i on był dalej w górze. A, się dobrze. Ale jak pójdziesz dalej, to jest cutscenka, że on się obniża. Także dobra, już idę, już wkładam ostatni słoiczek. I mam nadzieję, że już nie będziemy musieli się, słuchajcie, ze słoikami walczyć i męczyć, dlatego że... Tak, otworzył się obraz. Ja sobie załączyłam tutaj tego... A ty stoper niby ogarniasz teoretycznie. W sensie stoper, program mi sam ogarnia action, także... Ale ty mnie wkręcasz czasami, wiesz, lecisz 50 minut, nie mówisz nic. Ej, przestań, robię takie odcinki. No wiesz, co ci poradzę, że no, nie mogę się tą rozstać, Natalka, no, bardzo jest mi przykro, no. Ale powiedz mi, gdzie ja zostawiłam motor, co? Wiesz może? Nie wiem gdzie. Właśnie ja też nie wiem. A ja nie wiem, gdzie jest mój. O, widzę go. Tak? Bo domyślam się, że motorki będą nam znowu potrzebne. W sensie, w readme, słuchajcie, jest napisane, że tak, motor jest potrzebny w całym customie. Tak. I tyle w temacie. I żeby bardzo często save'ować, robić różne tam też te sloty, nie? Żeby tak, było ewentualnie coś tam. Dobra, teraz ja bym chciał znaleźć mój motocykl. Wiesz, takie mam marzenie życia. No to powodzenia. Czy ja go zostawiłem... Ciekawe, czy wymaksowaliśmy już ten level. No tak, ja nie wiem, jest motor. O, to a nie, poczekaj, bo to jest twój save. Gdzie ty go zostawiłaś? Ty dziadu! Tam, gdzie ten skrót sobie otworzyliśmy, ale tą bramkę tam przy tym koniu. Dobra, to chyba wiem. Koło wiesz, mostu zaraz. Ej, ale to nie jest tutaj. Czy to jest, kuźwa? Tak. No to zostawiłaś motor przy tym moście, który się obsunął. No właśnie, no nie do końca. No przy tym moście, ale tamtędy nie wjedziesz. Wjedziesz? No jak? Nie wiedziesz? Czekaj. Wiedziesz? Czekaj, no nie wiem. No to dawaj, mów. No już ci mówię. No bo w sumie chyba nie ma innej. No nie ma innej drogi, więc musi... Ty, to gdybyśmy tego nie otworzyli, gdybym nie znalazła... No barierki się rozwalają, słońce. No ale słyszysz, gdybym nie otworzyła... Jezu, to jest policji! Tak, gdybyś tego nie zrobiła, to byśmy byli w czarnej. Powiem ci tak, ja... No i się zablokowałam. Ja rozwalam policjantów, bo ich jest za dużo. No ale to motorkiem. Tak, motorkiem, przecież. Motorkiem, oczywiście. Tylko wiesz co, ich jest 500. Dobra, żartuję, nie może nie aż tyle, ale wiesz o co chodzi. I ta kamera, ona tu nie o Boże, nie ułatwia w ogóle. Lara, błagam, odbaguj się. Ja muszę zaraz tutaj pozbierać po nich ten... O, oni spadają mi z sufitu, ale tu jest w ogóle jakiś skręt. No tak, gdzie on jest? Tu jest skręt. Ale wiesz co, ja bym tu się jeszcze rozejrzał, zanim my zejdziemy z tego motorka, co? Nie no, ja chcę zejść z motorka i dopiero się rozejrzeć. Znaczy ja próbuję, wiesz co... Nie schodzę, bo tu są fanty, oni pozostawiali bronię. Tu jest w ogóle jakaś uliczka. Taka właśnie, taka z takiej cegiełki czerwonej. O Boże, poczekaj, bo przecież mówisz o uliczce z cegiełki czerwonej? Czekaj. Tak, zaraz, jak żeśmy przejechali przez te barierki, to na lewo. Dobra. Tylko sobie radę panów policjantów i już będę gotowy. A co jest dalej? Jeszcze zobaczę, co jest dalej, poczekaj. Gdzie jest ten ostatni? Tu jest. Dobra. Sejwujemy. Aha, tu jest coś dalej. Czy tu będzie jakaś zmiana levelu? Bo to jest dziwne. Schodzę. Co to jest? Nie, to dobra. Nie jest. To jest tutaj. Czy ty poszłaś w tą uliczkę, którą mówiłaś, że jak wjeżdżaliśmy? No właśnie, idę jeszcze tam do samego końca, bo jest jakaś zmiana kamery i zastanawiam się, czy tu jest jakaś zmiana levelu, czy ja? Nie no,
zmiana levelu. Dobra, zmiana levelu jest tutaj... Gardens of Ghent, to nie chcę tu. A tu mam Riverside. To wiesz co, ja bym poszedł na Riverside. Bo tak. To jest pierwsze, ale jeszcze patrzę tutaj, jeszcze dalsze od nogi. I jeszcze, a ja też jestem w Riverside, ale chyba jestem od innej strony. Może, dobra, ja tu idę. No, to nie, idę tam do te pierwsze takie. Tak, jeżeli to jest jako pierwsza, to tak, to idziemy. Idziemy. Słuchaj, trzymajmy się może bardziej teraz tej linii, która nie jest liniowa. Cutscenkę mam. No, dokładnie. Ale wjechałeś tam motorkiem. Nie. To ja wjeżdżam motorkiem. Może tam być motor potrzebny. Wiesz co? Patrząc na te uliczki tutaj, to myślę, że raczej nie przejedziesz nimi. No, ale wjadę sobie. Ale może będzie jakaś bramka do rozwalenia. Wiedz sobie. Coś się właśnie, jakaś kratka się rozwaliła. Dobra. To wiesz co? Ja sobie to zasejwuję i sobie wezmę też motorek w takim razie. Skoro mówisz, że może Anusz Widelec, a ja wiesz, że ja zawsze cię słucham w życiu, bo... no, mądrzejszych kobiet trzeba słuchać. Kurde, czemu mój mąż tak nie mówi? No, widzisz? To jest nie fair. To słuchaj, ja ci powiem... O, a oni zostawili w ogóle ten, oni zostawili bronię. Tak, no mówiłam przecież, że fanty po nich zbieram. Nie słuchasz, fajnie, nie słucham, widzisz? Nie słucham. A dopiero mówisz, że trzeba słuchać mądrych kobiet, no, widzisz, a tam, że mam nie problem, słuchasz. No. O, panowie z pałami. O, jak wyważyli. A, bo tu masz kaccenkę, dobra, dobra. Mhm. Tak. Dobrze. Taki piękny tutaj. Łobraz. Łobraz. No nie wiem, czy mam tam jechać, czy jak. Słuchaj, ja biorę ten... Ja sobie może go po prostu podstawię tam, gdzieś. Właśnie się zastanawiam w sumie, gdzie? Tu jakaś fura jest? Ciekawe, czy tam jakieś bandyci nie wyskoczą z pałami. Myślisz? Może tak być. Dobra, i normalnie tam mu się udało wjechać tobie? No, to jest dobra, okej. Okay. Mhm. No jestem w tym Riverside teraz z motorkiem. Dobra, ale schodzę teraz tu z motorem. Tylko pytanie jest takie, gdzie go zaparkowałaś, powiedzmy? No nie, zostawiam tutaj tak, jak jest most, no. Jest... Jezus, dlaczego ona się blokuje? O jakieś takie dziwne, dzikie rzeczy. Idę tutaj do tego... Aha, tutaj go zostawiasz, auta. To dobra. Zobaczyć, co tutaj jest, wiesz? Co tutaj jest? A tu będzie kluczyk zielony potrzebny, słuchaj. Tu gdzie jest ten... Ty już wiesz gdzie, ja jeszcze nie wiem. A dopiero to... schodzę z motorka. A, dobra. Mhm. Dobra. Okej. Okay. Wózek przeszłaś na moście, po moście koło tego autka przeszłaś? Tak. Tak, okej, okay, dobra. I za niego, żebyś wiedział, gdzie tutaj będzie potrzebny kluczek, tak próbuję wejść na ten wózek widłowy do góry, A, ale... widzę, dobra. Bo dało się w jakimś customie wejść właśnie na wózek widłowy, ale tu pójdę sobie boczkiem. A tu jeszcze boczkiem właśnie. Boczkiem koło tej balustrady, nie? Tak, dalej po tej samej jakby stronie rzeki. Mhm. Umówmy się, Natalka, że jesteśmy... O, są amunicje jakieś, czy jakieś inne rzeczy, nie wiem. Umówmy się, że jesteśmy po lewej stronie rzeki. Wiesz, o co chodzi? Ale zobacz, ta rzeczka tam w pewnym miejscu, to ona się tak czerwono, niebiesko, zielono. Widzisz to? Poczekaj. Te kolory są nie bez przyczyny. Poczekaj. Ja czytam, coś jest dobrego. No widzę. To jest, co to jest? Broń? Broń. Broń mamy. Powiedz mi, czy my wyskoczymy, jak my wyskoczymy z tej, za tą barierkę, czy my się tam wespniemy się? Nie pojęcia. No to idę, ja zobaczę to. Ale jest, tak, mi się wydaje, że tak, tam no to przy schodkach. Idę. To sobie chodź tą stronę, po prostu zbadamy sobie, co? Mhm. Tu jest podwodna kratka, tu gdzie... O, mój channel was edited. Znowu TeamSpeak. Aha. Nie wiem, co się dzieje, Natalka! Ale był ten channel, bo nic nie robiłam. Tu jest motorówka, słuchaj. W tej kratce, która jest zamknięta jeszcze, więc domyślam się, że my nie wypłyniemy na razie. Idę do góry tego. Jezu, psiutki! Czyli ty tam, czyli wypłynąłeś koło tego, tak? Wypłynąłem, wspiąłem się delikatnie, wyskoczyły psiutki. To ja idę do tej wody. No tak nie wyskoczę. Dobra. Ja w ogóle muszę sobie zmienić główną broń, bo ja cały czas, wiesz co, nawalam z karabinu. I zostało mi 30 amunicji. Zajebisty jest ten karabin, jest tak mocny. Właśnie nie wiem, czy sobie... Dobra, weźmy te pistolety może. Widzę tam kratkę. Tylko pytanie, z której strony wypłynąłeś? Czy tutaj przy tych pierwszych schodach, czy tam dalej? Od razu tutaj, gdzie widzisz, Natalka, ten. Ale ta motorówka tutaj jeszcze jest, tak? No, koło motorówki zaraz. Co ten pies jest taki mocny, przecież on z pistoletu? To jest jakieś nieporozumienie? Ale naprawdę, to jest tylko jeden strzał z broni z tej, no ja wiem. Z tej maszyny. Tak. Boże, aha, tu mamy kluczyk drugi i bramkę jakąś zamkniętą. No dobra. A bramki się nie da ten? Krobarem? Zobacz. Nie da się. Ja idę po tych schodkach teraz do góry jakby. Aha, i tu mamy, słuchaj, jakby przejście dalej. A, i będziemy musieli... A nie, czekaj, tu jest włożony ten, cała ta piękna strzałka.
Co my tu mamy? Mamy jakieś coś tutaj rzeczy? Na podejście nie ma nic, a po drugiej stronie... Mam drabinkę, desełko. Panowie mają trójzęby, więc... Mają. Ja tu mam drabinkę za jednym panem trójzębowym, słuchaj. Okej. Okay. Idę do góry. Dobra. Wspinam się, co tu będzie. Co tu będzie, co tu będzie. Co to będzie? Co to będzie? Cię kręcę, cię kręcę. Co to będzie, co to będzie. Dobra. Amunicja i broń. Tylko? Tylko. Aha, czytaliśmy, słuchajcie, że tu nie ma sekretów. Tak, to przy okazji tego review, czy czegoś tam było, nie? Mhm. Powiedz mi, czy na ten daszek jesteśmy w stanie skoczyć? Tutaj ona się tego złapie, myślisz? Tej krawędzi na daszkie? Na daszkie? Nie wiem, ale wielu daszków ona nie chce się w ogóle chytać. Ale zobacz, że po drugiej stronie, jak teraz stoisz tu, gdzie wzięłaś te bronie, nie wiem, czy już wzięłaś, naprzeciwko jest, widzisz, lampa, latarnia na tym wysokim budynku. Płotek, tak jakbyśmy tam mogli... Niestety. Aha. Tak jakbyśmy tam mogli być. No dobra. Idę tu dalej tym... Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie idziesz. No idę tu dalej znowu tym chodniczkiem, nie? Czy nie? A, dobra, no okej. Okay. Po lewej stronie jakby, rozumiem. O, tu są ci panowie. Czyli broń. Pięknie. O, jeszcze jeden leci. O, jeszcze dwóch. Wszyscy? Nie żyją panowie? O, klucz zostawił jeden. O. To ten żółty, to on był tam przed chwilą po drodze właśnie. Tam, a bo oni tą bramę, to jest ta bramka z cutscenki. Tak, tak. Oni nam ten klucz zostawili. Przed chwilą żeśmy mijali taki żółty. Dobra, klucz. Poczekaj, bo jeszcze nie wi... Aha, zostawili dużo amunicji. No, apteczka widzę. Ej, a to jest... Moment, ale gdzie ty ma... Czekaj, który... Ja to jest nasz początek levelu. Początek levelu... O? Czekaj. Tak! No tak, tak zaczynaliśmy w ogóle, nie levelu, custom, tak zaczynaliśmy custom. Zobacz, tu są te drabinki. Paribas nawet tu jest. Tak, faktycznie. To jest początek customu. Dobra, tylko powiem ci tak, ja nie widzę żadnego klucza. No, zostawili panowie. A może ja go już ogarnąłem, poczekaj. Może ogarnąłeś, a nawet nie wiesz. Obstawiam, nie, że tak. Mam dwa holy cro... Nie, nie mam go. I na mieć. Ziemi nic nie leży. Leży. Nie leży. Leży. Nie leży. Leży. Leży pod bramą. Pod bramą leży. Ale leży. 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 Dobra. Czy ty się wróciłaś? No wracam się, do tego klucza chcę użyć tutaj. Dobra. Tylko powiedz mi, do której bramki, bo tam mieliśmy dwie kratki. No to po drodze coś chciałam rozstrzelić, tę taką jeszcze brązową kratkę właśnie, czy tam, na krowbara coś tam. Tak, dobra, tak, dobra, tak. Dobra. To ja tam już biegnę. No to tu jest właśnie ten kluczyk. Idę. To ziołcha. Idu. To będzie po schodkach chyba tutaj zaraz, nie? Jakoś tak. A, bo to do motoróweczki, panie. Dobra. Aha, coś nam się tutaj otworzyło, pokazało. No dobrze. To ja czekaj, otwieram sobie to. No tylko pytanie, gdzie to jest? Gdzie to ale się co, otworzyło? Ci, co ci się pokazało na tamto? A zobaczysz. Dopiero zobaczę, jak co? Jak wsiądę do motorówki? Jak wsiądziesz i ruszysz. Okej. Okay. A ta, przepraszam, my tą bramkę otworzyliśmy sobie? Nie, ona jest zamknięta. Czy my po prostu tak możemy wypłynąć tą motorówką? Tak, tak, bo ona jest taka niska, nie? Okej. Okay. Tak, ale gdzie to jest? No, płynę. Ja też płynę. Brązowa kratka. Brązowa kratka... Tylko jeszcze w tą stronę. Poczekaj, ja płynę w lewo. Być... No teraz w lewo, bo już wszystkie inne sprawdziłam. Jest tutaj. Tak, jest w lewo. Dobra. Bo jeszcze po drugiej stronie jest jeszcze druga taka, wiesz? Tak. Tak, tak, identyczna. Dobra. Z shiftem wysiadamy, dobra. A co tu jest? Przepraszam. A, dźwignia jest. A, gdzieś coś słyszę w tle, jakąś nutę. No to jest czasówka. I to jest czasówka. Ale do... co ona otwiera? Tą brązową kratkę drugą. Aha, drugą. No to po drugiej stronie ona jest. Czekaj, odciągnę sobie dźwignię, żeby jeszcze raz ją pociągnąć. Wiesz, o co chodzi? Czy może mi się taka scenka wyłączyć? Nie może. Nie może. Nie może. Mm. Nie może. Po prostu nie może. No, teraz to nie dawaj. Może. No nie może. No nie. 16, 15, Boże. Aha, Boże, zapomniałem, że ja podczas czasówki nie mogę. Nie możesz sejwować. Ja zapominam cały czas o tym.
Jak ulung. Dobra. Jesteś tam? Tak, jestem. Czy to jest na tej samej ścianie po drugiej stronie tylko? Tak. Dobra, płynę. Tak. Ale przynajmniej teraz całe dno widzimy. Widzę pod wodą kratkę jakąś zamkniętą jeszcze, jak tak płynąłem sobie. Tutaj mamy pływanek. Nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. Jest ciemno jak może na... Dobra, mam to. Gdzieś tam. Za pierwszym razem. To jest aż dziwne w moim przypadku. No ale to nie było złe. To nie było nic, wiesz. Nie, nie było aż bardzo jakoś wypiłowane, nie? No bo trzeba było na strzała. Aha, i tu mamy wodę. To ja sobie zapiszę w tej wodzie może. I odpasuję flarę. Co tu jest? Tak trochę średnio. Trochę średnio. No bo tutaj dalej jest jakieś dziwne pływanie i tak. To tą kratkę to chyba. Tą kratkę chyba widziałem. To jest ta zamknięta. Nie, albo to nie jest ta zamknięta. A może to jest ta zamknięta? Nie wiem. Dobra. Wpływam w jakiś korytarz ceglany, słuchaj. Ja też. A dźwignia. Jest dźwignia. Mhm. Jak to będzie czasówka, to oszaleję. Przysięgam. Przysięgam. Pokażesz, że jesteś masta. Dobra, otworzyła się jakaś kratka. Ale. Nie tam wiem po gdzie. Po drugiej stronie. Znaczy, no, mijaliśmy tutaj takie. Tam. Mam po prostu płynąć prosto? No, cofnij się i teraz na prawo i pod takim czymś płyn. Poczekaj, cofnij się. No i jest. Tu do góry? Czy gdzie? No, tu jest wypłynięcie. Nie, jakieś. Tutaj to nie jest. Chyba, że. Nie, to. Tu się otworzyło, czekaj. Nie, to nie jest. O, coś tu leży. Pod takim czymś, tak? Takim czymś, tak. Dobra, to chyba jest. Mam. Gdzie ten klucz leży? O, będziesz miał wypłynięcie, to kryje do góry. Okay. O, jeszcze piesulek. O. Coś tu jest jeszcze oprócz klucza. A, tu bramka się otwiera. Dobra, jakby zabłądziłem, to nie, ja nie jestem tu, gdzie myślimy, Natalka. Tam. No bo wpłynąłem tutaj. Aha, no i... tu jest wypłynięcie, dobra. Bo wiesz co, po prostu sobie przepłynąłem to dalej, bo tam są kratki pozamykane też, wiesz? I tam jest dalej, jak popłyniesz, to wszystko pozamykane, tak? Tak, tak. Czyli tak. Mam odpuścić. Mhm, bo jest zamknięte. Aha, otwiera się. A nie, mamy klucz do tej bramki no tak, z początku dzisiejszego odcinka. Tak, i myślę, że skoro nam gra pokazuje taką drogę... To idziemy tam. To ja bym to robiła po kolei, piesulki. Tak jak należy. Tak jeszcze sobie... Tylko wiesz co, ja wypłynąłem, do wody wskoczyłem z powrotem, nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, wiesz? Nie wiem, wiesz, tak jeszcze tutaj błądzę dobrze po tych... Albo i nie. Błądzę tutaj. A powiedz mi, jak my sobie teraz tam wrócimy? No właśnie jestem teraz tu przy motorze. Jakby nie wskakiwałam do wody. Tylko jakby no, szłam cały czas tutaj, jak mnie dróżka prowadzi. To poczekaj. A te psiutki ubiłaś? Tak. Aha, bo tu jest jakaś kratka chyba, tak? Ona jest tak, zamknięta. I ten klucz, słuchaj, jest tam przy tym pierwszym takim ciężarowym aucie, o którym mówiliśmy. Mówiłam, a chcę tam zobaczyć, gdzie jest klucz, wnęka na kluczy, żebyś wiedział, co tu później jest, no. Patrz, psiechu, chodź tu. Dobra. O, to jest nowy level, spoko. Nowy level, poczekaj. Do Opera House. O, w operze! Czyli to, co jest na wstępie customu, na cutscenkach wszystkich, w sensie na tych trailerach i wszędzie, tak? Poczekaj, bo ja nie wiem, poszłaś, jak wyszłaś z tej klatki, to poszłaś w... Cały czas za dróżką, aż mnie doprowadziło to do mostu, po prostu. Do mostu, ale za dróżką w... Aha, tu jest ten most, dobra. Czyli jakby znaleźliśmy się po drugiej stronie rzeki w ogóle. Rozumiem. Nie mogę wziąć broni, nie ogarniam tego za bardzo. Nie mogę wyciągnąć broni, słuchaj. Dlaczego? No bo w operze nie można. Do kogo ty chcesz w operze strzelać? Ty do śpiewaka? Serio? No słuchaj, co? Kultura jakaś obowiązuje? Chciałam śmieci rozwalić, a nie. Nie ma. No nie, no nie mogę, słuchaj. Możesz ewentualnie wyjść na scenę i dać arię. Time to say goodbye. O, to jest jakieś złoto mnie powitało, jakie bogactwo tu, słuchaj. Dobra, gdzie poszłaś? W prawo, w lewo, prosto? Wiesz co, no poszłam tutaj na te skrzynki, na prawo, bo po lewy nie ma nic, chciałam porozwalać sobie tutaj różne rzeczy, ale się nie da. Wiesz co, mnie się wydaje, że my chyba wchodzimy do tej opery od jakiegoś magazynu takiego, widzisz to? Pewnie tak. Jakieś rekwizyty tu są, jakieś kratki. Klatka. O, widzę tą klatkę, o gosh. Na razie tak się rozgląda. Ale ta klatka się, Natalka, ona się łączy z jakąś czymś do góry, więc to pewnie będzie podnoszone. Zobaczyć. Jezu, tu opera wyje, faktycznie. Słyszysz tą muzykę? Nie. Nie, bo mam przyciszone. No ja już też przyciszone mam. Dobra, to na te kloce tutaj wchodzą.
Na kloce wchodzisz. Dobra, ja sobie sprawdziłem, co tu w ogóle jest. Na które kloce wchodzisz? Czekaj. No na takie, które cię skrzynki doprowadzą do barierki, na, tak. Jakby. Widzę, widzę, okej. Weź to zapisz. Kocham tą animację w skoku. Naprawdę, przysięgam, kocham. No ładna, ładna. Dobra. No tu mamy. The Opera House. Coś jest po drugiej stronie, czy nie? Rozumiem, że idziemy jakby, o Jezu, idziemy zgodnie z barierkami. Tak, cofnęłam się jeszcze troszkę, ale tam jest zamknięta kratka, no bo ja muszę wiedzieć, gdzie coś jest. Aha, gdzie coś tutaj po tych otwiera. Skrzynkach znowu możemy iść, sobie widzę takie tutaj... O, jakaś winda sobie winda tutaj jeździ. Się porusza w tej wewce. No dobra, no to wchodzę, co? Dobra. Tak, wchodzimy, czy nie wchodzimy? Wchodzimy, nie? Wchodzimy, pewnie, że wchodzimy. Aha, zamknęła się. Tak. Kurczę, ale ja nie zdążyłem. A poczekaj, a wejdę na nią. Poczekaj. Tak, ale po cholerę mi to na dół. Dobra, ja jestem na windzie. Czy ja, jak jestem na windzie, czy pojadę do góry? Poczekaj. Na pewno, tak jak w każdej części. No i jadę. Jedź. Jeszcze sobie chcę zobaczyć tam dalej za winklem, za tą windą. Dobrze. Bo może coś wyczaisz, wiesz, tak jak ty tak masz w zwyczaju, nie? Nie, raczej nie. Ale nie, tu nie ma nic. Mam dźwignię. Na górze. Dobrze. Zaraz tam pójdę, ale wiesz co tutaj... A co jest tutaj pod windą? Jest jakieś takie puste. Dźwignia, otwieram kratkę i to jest chyba wejście do opery, bo jakieś tam dywany widzę z oddali, jakieś takie pierdu śmierdu. Mhm. Takie rzeczy. Tutaj też jest kratka, widzę, zamknięta. No dobra, to wyskoczysz tędy ładnie, wyskoczysz. O, jeszcze się obijaś nochem. Zobaczmy sobie tą drugą stronę. Natalka, tutaj nic nie ma po żadnej ze stron tych kartek? Ale dźwignia jest, tak? Dźwignia jest na górze, tak. Dźwignia jest na górze. Bo tu na górę też się nie dostaniemy wyżej jeszcze, bo tam są karty zamknięte. Aha, i tutaj karta też jest zamknięta jakby. Do kolejnej windy, bo tam też jest winda jakaś, tego co widzę. O, jest dźwignia, widzę. No dobra. To słuchaj, ja w takim razie szukam tego przejścia do wejścia do opery. Aha, to jest na samym dole. Dobra. Gdzieś na samym dole, nie wiem jeszcze gdzie. No zaraz jestem, przy windzie, przy wyjściu. Przy wyjściu? Naprawdę? Tak. Boże, a ja ulung. Hit. Biegnę, no bo co? A tutaj, dobra. Mam to. A nie ma tutaj nic, nie wiem, skrzyni jakiś się nie da, ten, bo to jest takie trochę... Ja wiem, że nie ma sekretów, ale może być coś... fabularnego. Szkoda, że nie mogę wyciągnąć tej broni. To mnie troszkę irytuje, powiem ci szczerze. Tak, faktycznie, bo ona mi powiedziała no, faktycznie. Kurczę, dobra. Wchodzimy? Czekaj, nie, to no. Jest... Bożu, ja... Czekaj, Boże, wylas z opery. Ja już mam dość. Wystarczy mi kultur na dzisiaj. Czekaj, a takie coś... To są jeszcze takie... Nie da się tego dotykać, tak? Ej, o Boże! Nie wchodź tam jeszcze. Boże, a skąd mam wiedzieć, co na przykład wcisnąć? Przy tej windzie są takie, kurde, są takie liny na dole. Boże, i za to się ciągnie pytanie, czy to jest jakaś zagadka. Dwie kulki i armatka, poczekaj, gdzie ty masz? A tam na dole, dobra, widzę teraz to. Boże, w życiu. Wiesz co? Ale to się w ogóle wie, o, mam cutscenkę z operą. A poczynasz wszystkie? To jest to, co... Tak, ale... O Boże, to jest to, o czym mówiłeś, taka scenka. Wow. Pociągnęłam... Jak patrzysz na te liny, ale jak patrzysz na... Ja ciągnę wszystkie. Tak, pociągnęłam. Nie wiem, czy jest kolejność ważna. Drugą, trzecią, czwartą, pierwszą pociągnęłam. Ja pociągnęłam od lewej do prawej i... Też? I nie mam mam kascenkę, dobra. No, to dobrze, to wszystkie po prostu. To jest to z trailera. No, ale hit. Wow. Widziałem na cutscence pewną rzecz. Jestem ciekawy, czy będzie to można zebrać, wiesz? Tak się przypatrzyłem. Mhm. Zobaczymy. Ja też. Tak w ogóle generalnie mnie się wydaje, że my tu będziemy po tej operze skakać chyba do góry. Ja się zastanawiam, bo tutaj mi jumpi jak skurczysyn. Ja się zastanawiam, że jak tam będziemy... No. To czy też będzie mi ciąć strasznie. W sensie ja ci powiem tak,
Ja tutaj mam 24 FPS w tym momencie. A ja 9. Dobra, wchodzę tu. No nie wiem jak, cały czas taka scenka trwa, przecież miałam pierwszą. No to zero sobie wciśnij. A to wyciągnąć trzeba było. A bo my na scenę weszliśmy! O kurczę, tak się wpitoliliśmy komuś na sztukę? No. Niegrzecznie. Aha, to na takiej zasadzie. I ja pierdzielę, mam 19 FPS-ów. O Boże, 7, 6, dobra, wow, już, już 30 jest. Już jest okej. Okay. Zejdź sobie ze sceny. Tak, zejdź ze sceny? Tak, to wiem. Tak, tylko teraz, gdzie to było? Ale nie, to momentami też nie jest. Poczekaj, strasznie. Desełko, czy ty... Ona się patrzy. Ona się patrzy na coś, tylko jeszcze nie wiem na co. O, patrzy się. Mhm. Czy nie tu? O, tutaj coś leży. Czy to jest ten rząd? Poczekaj. Tak, mam już to. To jest. Partitura. No to, to jest do fortepianu, nuty. Nie nutem. Znaczy ogólnie nuty, tak? Jakieś kontrabasy i te inne, tak? Dobra, czekaj sobie, zapiszę to. Nie wiem, to. Się to z pianinem, na przykład o Jillka, jak gra w Rezydencie, to się zbierało. Partitura, tak. To się tak mówi po prostu fachowo na nuty, Boże, no nie? O Boże, tak, ja wiem, że to jesteś fachman. Dobra, ja wychodzę tymi drzwiami. No bo co więcej zrobisz? Prawo, lewo, nie bo wiem. Bo one się otworzyły, nie tak. Wiem, czy to do jednego nie prowadzi. Do jednego, to są dwie pary drzwi do tego samego właśnie, teraz zauważyłem. A co to za plakaty? No. Coming soon. A Ida, summer, słuchaj. Latrawa. Teraz ja nie chciałam iść. Natalka, idziemy, chodź w lewo pójdziemy i zobaczymy. Kurde, sobie, poszła, co jest... w prawo. No to idź w lewo. Dobra. Aha, bo tutaj się... My możemy na te balkony wchodzić, na te loże. No, to będzie jazda. Ile mamy nagrania w ogóle? 31 minut. No, widzisz. 31 smutek. Minut, smutek. Wiesz co, sprawdzam te loże, bo może na lożach coś być. Wchodzę do każdej po kolei, bardzo jest mi przykro. To się otworzy samo. Jest, otwierają się, ale masakra. Te loże, o tych lożach pewnie mówisz. Tak. No, ja jestem na lewo. Ja nawet nie mogę wcisnąć, słuchaj, ona nawet nie nadąża nad tym save'em, nie? W sensie wciskam do save'owania. Mam partyturę kolejną, na postumencie. Jezus, to wiesz co, poczekaj, bo ja nie... Jumpi ci? Tak, masakra. No ja mam 30 klatek, to jest takie, wiesz... Ja zaraz pójdę na drugą odnogę, na razie sobie sprawdzam. Tak, 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 no ja sobie jeszcze dokładnie to przejrzę, bo ja nie wiedziałem, że to może być na postumencie. Ja patrzę na dywany cały czas. A tutaj takie rzeczy, no dobra, nie ma nic. Idziemy dalej. Ja was przepraszam za te klatkowanie, ale no niestety. Wiesz co, ja w ogóle, wiesz co, zauważam, Natalka, że teraz te customy naprawdę są bardzo takie obciążające w ogóle komputery. Znaczy, one są tak przeładowane. Tak do końca. To nie jest tak do końca. To nie jest, to tak nie działa. Zresztą też mi ktoś to pisał, a ja to też zauważyłam. To nie o to chodzi. Miałam na przykład custom stary, o Boże, taki pacyficzny. Nie, no cięło mi tak jak tutaj. Na otwartej przestrzeni, ocean, cięło mi. Słuchaj, ja tu też mam to. Mam po tej prawej stronie, jak poszłam, tu tą też partyturę, mam. Na tym postumencie. A po lewej stronie nic nie było? Czy po twojej stronie w sensie? No to aha, właśnie to dobra, mam. Dobra, myślałem, że okej. Okay. Dobra, nieważne. No. Tak, tak, tak. Natomiast miałam nowy custom, który był tak nasrany. Tak nasrany elementami. Ja mówię, no po prostu pewnie mój komp tego nie przeżyje, a ani jednej ściny nie miałam. Czyli co, jakaś optymalizacja twórcy? Tak, ja myślę, że tak, że ma to ogromne znaczenie. Ktoś, kto po prostu bardzo ogarnia temat w tej kwestii, wiesz? Mm-hmm, ale powiedz mi, na którym to masz to postumencie? No chociażby, no porównaj sobie, no Resident Evil, nie wiem, wyobraź sobie dwójka remake. Normalnie no. Mi chodzi, znaczy nienormalnie, no nie mogę go, nie załączyłabym go na swoim starym kompie na jakichś super detalach. Ale na jakichś takich bardzo, może nie bardzo niskich, ale na niższych spoko. No ale to zero przyjemności z grania, bo grafikę masz do dupy. Ale na przykład taki Resident Evil 4 no. Jest tak źle zoptymalizowany, że teoretycznie gra z tego roku normalnie na moim kompie powinna iść, a nie idzie. Bo jest po prostu źle zoptymalizowane. No tak. To sama jest kwestia w customach. Powiedz mi, gdzie ty te swoje partytury znalazłaś? Tutaj na postumencie też? Tak, po prawej stronie też no ja były takie mam, przejścia. Nie mam postumentów żadnego. A ja nie mam po twojej stronie, także nie wiem, gdzie ty masz. W ostatnim. No nie mam. Ej, no u ciebie nie ma po prawej stronie. No u ciebie nie ma. U ciebie po lewej stronie ja nie ma. Ja żadnym po prawej stronie, powiedziałem, że idę po lewą.
Ja byłem po prawej, słoneczko. Aha, no to super. No ja też byłam po prawej, ale twierdzisz, że poszedłeś na lewą. Tak. Mhm. No. Mhm. Coś jeszcze chcesz ten? Także te gesty Nie jestem niemożliwy. Jak ja mogę pomylić stronę? Szprawko, no, od 11 lat w ogóle, dajcie spokój. Ja to zauważyłam tą tendencję u was wszystkich. Państwo, panowie prawo jazdy, a kuźwa nie ogarniają stron. Wiesz co, wlazłem na górę. Od lewej, od strony, gdzie były te nuty. To tam wlazłem, czyli od prawej, tak? A ja wlazłam od lewej w tym momencie, bo kazałeś mi iść na lewą, powiedziałeś, że byłeś po lewej. Zrobiłeś mnie, płacze. No właśnie, i zrobiłeś mnie w pręta po prostu. Ja się pręta mogę pokazać, jak chcesz. Ja wiem. Ja to wszystko wiem. Boże, ile tutaj jest przejść. No ja mam to samo, ja wchodzę znowu do każdego pomieszczenia, nie, bo no może znowu być na loży. Na loży i se sroży. No bardzo mi przykro, ale trzeba to zrobić, no bo co? Potem znowu się okaże, że coś pominiemy i będziemy... Tylko słuchaj, już teraz nie wkładamy nic w niebezpieczne miejsca, tak? Promise me. Promise. Idę tam do samego końca najpierw. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Nie wiem. Czy to się w ogóle jakoś łączy logicznie? Ja nawet wiem, czy... Przyszedłem stąd. I tam potem była ta barierka. Dobra, aż mi jest teraz niedobrze, powiem szczerze. No co ty? No tak, bo jak mi to tak skacze przed oczami, klatkuje, to nie jest przyjemne. No. W ogóle zaraz kończymy, chciałam ci powiedzieć. Tak? Mhm. Tak. Aha, tu są na górze większe loże, więc to jest jakby podwójne. Tylko wiesz co, czekaj, ja sobie może pochodzę pod nogami u państwa, bo to może też leżeć pod nogami u państwa, jeżeli w ogóle będzie więcej tych partytur, bo mamy dwie na razie, tak? Może być więcej, może być mniej, nie wiem. Teoretycznie. Wydaje mi się, że to chyba się łączy, słońce, wiesz? Bo... A, tu też jest kratka zamknięta, świetnie! O Boże, tu jest taka... Aha, tu jest taka sala, jestem na głównej sali. No to jesteśmy gdzieś indziej, ja chodzę po... Jest fortepian, balkonach. Ej, ciekawe, czy będzie można to użyć. Aż sprawdzę, czy to wystarczy. Czy ja to muszę... Nie, dwa jest. O, czekaj, używam. No są dwa fortepiany, to chyba tylko dwa. Dobra, tylko musimy powiedzieć, gdzie to jest, bo ja jakby no musisz się stąd wykapać, za takimi wielkimi szybami jest po prostu główna sala. Za wielkimi szybami, to poczekaj, może to jest tutaj gdzieś zaraz. To jak włożymy te partytury, to kończymy. Dobra, ja sobie tylko jeszcze, wiesz co, posprawdzałem te piętro wyżej, każdy balkon, każdą lożę. Mhm. Wydaje mnie się, że nic tutaj nie ma, ale wiesz. Mhm. No kumszyk. Poczekaj, bo ja teraz nie wiem... Tu byłem. Główna sala za wielkimi lustrami. Nie lustrami, mam. Szybami. Są takie dwa wejścia jakby? No, z jednej i z drugiej strony schody, nie? I tam są dwa fortepiany. No jest, widzę jeden. Okej. Okay. Otworzy się taka kratka, ja tutaj wlazłam i będziemy kuńczyć. No to poczekaj. Dobra, pierwsza partytura działa. I tu też będzie do użycia, ale my nie mamy. Co? Znowu fortepiany masz? Tak, jest, ale puste. No to będziemy pewnie szukać więcej partytur. Na pewno. W takim razie. Dobra, tylko jeszcze wiesz co, poczekaj, wkładam drugą i zaraz zobaczę, co się... Aha, to jest ta kratka, o której ja mówiłem, że jest zamknięta na piętrze chyba. No to wejdź teraz tymi schodkami po lewej. Po lewej? Tak, poczekaj. Schodkami po dobra. Lewej. O Boże, mam kolejną partyturę. O Boże, nie, dobra, to już nie gramy. A tego się czasem nie da rozbić? To takie dziwne. Aha, nie mam na broni. Dole. Nie mam broni. Nie rozbronię. Nie rozwalę. Dobra, mam tą kratkę, która się otworzyła. Gdzie ty żeś polazł już tam? Ja tylko wejdę! Wiesz, Maciek, ja tylko wejdę. Gdzie? Ty babu z lasu. Gdzie dobra, żeś to masz? Chodź, gdzie masz tą partyturę najpierw? No ten korytarzyk z tym posągiem z mieczem. I pierwsza od razu drzwi po lewej. Z mieczem. Okej, okay, idę tu, wchodzę, poczekaj. Pierwsze po lewej. I będzie, i koniec. Poza kozie. Mam, dobra, masz rację. Dobra, masz szczęście, no to kończ ładnie. No to dziękuję za serdecznie. A widziałeś, co się otworzyło? Jak podniosłaś to? Na balkonach jakaś kratka. No. Dobra, okej. Okay. Dobrze, to kończymy bardzo i kończymy. Kończymy bardzo. Tak, kończymy bardzo mocno, z przytupem. No i do następnego, pa. Pa.